Cześć, a w dzisiejszym odcinku poznasz moją opinię na temat sosu sojowego jasnego Unifood Smaki Świata. To jest sos, który ostatnio postanowiłem sobie właśnie zakupić. Jak sami widzicie, spora butelka, tutaj mamy 620 ml zawartość netto. No i za taką butelkę zapłacicie w sklepie pewnie gdzieś tam około 13 zł, też oczywiście w zależności od sklepu, w którym dokonujecie ewentualnego zakupu. Co do innych kwestii, no to tutaj przede wszystkim warto zwrócić uwagę na składniki. Jak sami widzicie, ekstrakt sojowy 42%, dalej macie wodę, mąka pszenna, sól i cukier. No i jeżeli chodzi o substancję konserwującą, to jest to sorbinian potasu. No i zastosowanie tego produktu, myślę, dość szerokie. Tutaj oczywiście jest to doskonała marynata dla mięs, drobiu, warzyw czy ryb. Dodatkowo można też stosować sobie taki sos sojowy jako dodatek do sushi, ale również właśnie do zup, marynat, warzyw. No i również oczywiście jest to bardzo ciekawy dodatek w różnego rodzaju potrawach azjatyckich. Jeżeli zatem lubicie właśnie, czy na przykład kurczaka w sosie sojowym, czy to wieprzowinę, wołowinę w sosie sojowym, no to wtedy jak najbardziej warto wyposażyć się właśnie w tego rodzaju produkt. Też oczywiście, co po niektórzy dodają taki sos sojowy do różnych zup, do gotowania, tak, bardzo fajnie wzmacnia on smak. Dodatkowo też mega fajnie taki produkt można wykorzystać jako zamiennik dla na przykład soli, tak? Jeżeli lubicie zatem sosy sojowe, no to myślę, że tutaj jak najbardziej warto wyposażyć się właśnie w taki produkt. Na ile oceniłbym generalnie smak tego sosu sojowego? Tutaj wystawiam dość wysoką notę, 9 na 10, bardzo dobry produkt, mega fajnie smakuje w połączeniu z różnymi potrawami, tak, bardzo fajnie sprawdza się właśnie przy warzywach, przy mięsie, tak, przy rybach, tak jak wspomniałem wcześniej, a zatem tutaj jak najbardziej mogę polecić Wam ten produkt, zwłaszcza też, że sporo tego sosu sojowego mamy w takiej butelce, no i stosunek ceny do jakości również na fajnym poziomie, a zatem myślę, że z czystym sumieniem mogę zarekomendować Wam zakup sosu sojowego jasnego Unifood Smaki Świata. Zatem to była moja opinia na temat tego konkretnego produktu. Ja jestem ciekaw też Twoich spostrzeżeń w tym temacie. Koniecznie napisz mi w komentarzu, co Ty sądzisz na temat tego konkretnego produktu. A póki co to tyle. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.